Crystal Rift, Easy No Lives, Normal. Nie no, chyba... Nie, demo? Nie no, chyba normal. Jakie demo? O kurde. Co to oznacza? A mogę się obrócić? Dobra. Mogę się obrócić i strafować, żeby mi nic... Dobra. Okej, na razie spoko, mi się podoba. Trzeba uważać na wszystko, co się tu dzieje. No i co teraz? To też nic nie robi. Enter Stranger. Mogę go wziąć? Co to jest? O, jakaś kartka tu jest. Crystal Blade. Dobra. Koleś jakiś nie był godzien jego, więc go zostawił. No ale co ja mam? A jestem godzien? O, tak się da rozglądać, patrzcie. O, pod F są FPS-y, mamy 60. No dobra, no nie wiem, chyba się... Nie, no musimy go jakoś wziąć. A jak się go bierze? Opcje... No nie... A mogę return to game? Halo? No nie chcę load game. Resume, aha, dobra. Ktoś ma pomysł jak ten? No trzeba pochodnie dotknąć. A, enter, dobra. Pause, attack. Next sword. O kurde. Tu jakieś ścieki są. You like your own gun. Dobra, uwaga, co tu jest napisane. No jakaś kurde, jakaś fabuła, cokolwiek. No taka gra to wiecie, no chociażby trzy zdania tekstu. Oh! What the fuck? To było straszne, to im się udało. Co lubeczka? Aha, to co ja mam u nich robić czy co? Już jedno życie straciłem? Trochę słabo. Dobra. Pewnie jakiś secret room było, to pewnie jest jakiś secret room. Thank you.
ale czemu ja mam tylko jedno życie, powiedzcie mi. Tu mam złoty klucz. Ciekawe do czego to. Czemu te cele mają... Czemu te cele mają... Wiecie, drzwi od środka, znaczy... Od... Bajka od środka. Tu znowu będzie potwór? Nie. A tu? Też nie. U, przeszedłem pierwszy level. Save your soul. Save, o. Chyba żeśmy zapisali. No ale mówię, w takiej grze powinna być jakaś fabuła, nie wiem, no coś w czymś... No bo co, jakby co ma charakteryzować tą grę? To, że będę chodził i z jakimiś takimi upośledzonymi trupami walczył? Wiecie, o co chodzi. Nie jest to. Jeszcze enterem trzeba. Muszę dawać rękę na enter. Chyba tu trzeba wejść. Ja nie grałem nigdy w Legends of Grimrock, ale to dużo ludzi w to grało i zachwalało sobie, więc. Jakaś pułapka. Wlazłem na nie. Przecież byłem, powinien nie wejść, nie? Powinien się zatrzymać przed nimi. Wiesz to, chłopie, kurde tam. To czaszka jeszcze jest do zebrania. Pewnie jakaś spoko. Ja chyba nie powinienem tej czaszki zabierać, ale nie mogłem się powstrzymać. O, życie odzyskałem, widzicie? Widzicie to? Fuck. No i co? Cyknie to. Jak wam się gierka podoba? Dla mnie problem z nią jest taki, że jest nudna i nie ma w ogóle klimatu. No co, nie wyrzucaj śmieci w Endless Void. Bo ci na dole będą źli. I się nie patrz tam w tą... O kurde, jestem na kolejce, super. Wiecie co, no może na VR-ce to ma jakiś lepszy efekt, chociaż wątpię.
Wiecie, no taki wyjazd na wózeczkiem, no spoko, nie? On cię obserwuje. Jezu, jaka muza. O nie, tylko nie kamienie śmierci. Jezu, no wlazłem w to. Uuu, wszystkie życie odzyskałem. No i widzieliście, jak tak coś kurde robi. Jezu, dwa! Dobra. Nie wiem, czy dam tej grze więcej niż 15 minut. I koniec. Było coś innego od trupa, właśnie nie chciałem zobaczyć, jakiś żuk nie wyskoczy. Niby są tam jakieś golemy. Wiecie, to nawet same te dungeony tak sztucznie wyglądają, nie? Czyli o, wchodzę do drzwi, mam save'a, mam, wiecie, no to kurde, jak Wolfenstein 3D, nie? Albo robimy spoko historię, albo kurde, robimy nudną, albo robimy po prostu chodzenie po mapie, nie? Jakbym chciał chodzić po mapie, to bym się zagrał w Tarkov. Ej, to mnie zatruje? Co tu jest coś za cicho, powiem wam, w tym dungeonie. Co to? Duch! Fuck! Kurde, jakie straszne duchy, jak w Ghostbusters. Fuck, to z tyłu. Dobra, koniec tego. Nie szczymię tej giery. Jest po prostu źle z nią. Nie ma w ogóle fabuły. No jak taka gra może nie mieć fabuły? No rozumiem, że nie mam grafiki, nie? Ale nie mam fabuły. I czytamy opinie. No. 2 godziny gry za $25. Many this due to coś tam, coś tam. No ten Hearthman, dokładnie. Ile hitów możesz zebrać, żeby zanim zginiesz, a to jest jeden hit, nie jedna śmierć. Dobra, moi drodzy, no nie jest to niestety, no nie jest to gra, którą kurde... Jestem zawiedziony, bo zobaczyłem tą gierkę i na początku tak myślałem, pokochacie ją. A niestety, no nie pokochacie jej, no nie pokochacie jej, nie.
No i ona jest też na Vive'a, znaczy jest normalnie taki na Vive'a i teraz sobie wyobrażam, że wkładam sobie Vive'a na głowę, no i co? No ten duch z góry, no może, no ale... No to czemu do niej tej fabuły nie dołożyć, jakikolwiek, nie? Jesteś, nie wiem, wchodzisz do lochu, bo jesteś biedakiem i musisz zarobić na, nie wiem, na jedzenie dla swojej starszej mamy albo coś i będziesz teraz lochy zwiedzał. No chociażby coś takiego, a nie pojawiamy się nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie i mamy włazić w dół. Dlatego mapy są jeszcze takie sztuczne. Oj.